Czy mamy bańkę na rynku nieruchomości? Czy ceny zaczną spadać? Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, przeglądając raport GUST dotyczący budownictwa w Polsce w pierwszym półroczu 2021 roku. Zapraszam zatem do 13 odcinka przeglądu najnowszych informacji z rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Cześć, witam Cię u mnie na kanale. Ja nazywam się Ronald Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości, o tym, jak je mądrze sfinansować. Przed sobą na ekranie masz raport, jaki opublikował GUS 10 września 2021 roku. Jest to raport z budownictwa, budownictwa w Polsce w pierwszym pół roku 2021 roku. Uważam, że jest to bardzo ciekawy raport, dlatego warto, abyś Ty też również poznał jego zawartość. Nie potrzebujesz go czytać, ponieważ ja go przedstawię dla ciebie dzisiaj właśnie w dzisiejszym odcinku i oczywiście doram do tego swój komentarz. Także nie ma na co czekać, zaczynamy. Raport jest do pobrania na stronie GUSU. Możesz go też pobrać w opisie pod filmem. Udostępniam również wersję Wordowską, którą widzisz właśnie na ekranie. W Wordzie dodałem komentarze swoje, ponieważ. No, Raport, raportem, ale trzeba jeszcze wiedzieć, w jaki sposób czytać te dane, które tutaj są, w sposób prawidłowy oczywiście. Także, jeżeli miałbyś jakieś problemy z odczytem, zajrzyj do mojej wersji, są tam definicje i myślę, że wszystko stanie się jasne. A zatem, w pierwszym półroczu 2021, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Cały czas pragnę podkreślić, że rok 2020 był rokiem, który był po prostu bardzo mocno obciążony lockdownami i, i oczywiście ich skutkami. Także. Porównując rok do roku, no oczywiście fajnie odnotować wzrost 8,8%, ale pamiętajmy, że baza, czyli rok 2020, no nie był normalnym rokiem, był anomalią, był czymś niezwykłym, a jednocześnie no nie wiemy do końca, jak by mógł się rozwinąć, gdyby nie był po prostu zduszony tym lockdownem. Także pamiętajcie, że ten raport oczywiście odnosi się do rok do roku, także do roku poprzedniego, a więc roku, w którym były po prostu lockdowny. Idąc dalej, mowa jest oczywiście o mieszkaniach. Czym zatem są mieszkania? No, z naszej perspektywy, z perspektywy osób, które mieszkają w różnego rodzaju nieruchomościach, domach, mieszkaniach, mieszkanie to po prostu mieszkanie. Mieszkanie to nie dom, prawda? Tak można byłoby wyrzec. A jednak definicja na stronie GUS-u, jeżeli chodzi o mieszkanie, jest następująca. Lokal składający się z jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych, przeznaczony na stały pobyt osób. Wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych, konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki solowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni bądź z ulicy, podwórza lub ogrodu. Więc, moi drodzy, definicja mieszkania jest taka, że w domu również może być mieszkanie. I gdy mówimy tutaj o tym o tym całym raporcie, o, tym, o tych danych statystycznych, gdy będziemy mówić o mieszkaniach, chciałbym, żebyście rozumieli, że mieszkanie to również mieszkanie w bloku, ale mieszkanie to również mieszkanie w domu jednorodzinnym. Ok, zatem wiemy, czym już są mieszkania. Warto jeszcze, zanim przejdziemy do dalszej części tego raportu, powiedzieć, czym są izby. Izba z jednej strony można powiedzieć, że to jest coś jak pokój, ale nie do końca. Według definicji izba to pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2 z bezpośrednim oświetleniem dziennym, to jest oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku. Za izbę uważa się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria. I tak, jeżeli chodzi o pierwszą połowę 2021 porównując ją do pierwszej połowy 2020 roku, oddano w 2021 roku do. Do użytkowania 105 600 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10 milionów metrów kwadratowych. I tutaj znowu porównujmy rok do roku, więc w pierwszym półroczu 2020 roku było to 97 tysięcy mieszkań, teraz mamy 105 tysięcy mieszkań, także no, jest to wzrost o 8,8%. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost powierzchni użytkowej, to mamy tutaj, można powiedzieć, wzrost. O 1,4 miliona, innymi słowy o 16%. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, oczywiście trzeba zauważyć, że nastąpił wzrost izb w danych mieszkaniach, mowa tutaj o wzroście 14%. Jeżeli przełożylibyśmy to na metry kwadratowe, to mieszkanie w 2020 roku miało metraż w okolicach 88. Metra kwadratowego, natomiast na dzień dzisiejszy mówimy o mieszkaniu na poziomie 94,6 metra kwadratowego. Także no jest ten znaczący wzrost. Jeżeli chodzi o liczbę izb na konkretne mieszkanie, to mówimy tutaj o wzroście z poziomu 3,78 izby na blisko 4 izby w roku 2021. Mowa oczywiście o pierwszym półroczu 2021 roku. Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwie mazowieckim jest to 18% całej wartości krajowej, kolejne województwo dolnośląskie oraz wielkopolskie można powiedzieć, że no bardzo podobne wartości jest to 11% ogółu. Idąc dalej wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego wyrażone liczbą mieszkań oddane do użytkowania w przejrzeniu na 1000 ludności wyniósł dla Polski 2,8. Największe wartości odnotowano w województwach dolnośląskim 4,1 Pomorskim 3,8, mazowieckim 3,5, wielkopolskim 3,4 i podlaskim 3,2. Najmniejsze w opolskim 1,6, śląskim 1,8, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim po 1,9. Przejdźmy zatem do wizualizacji w formie mapy, jak to wygląda na terenie Polski, jak widzimy, no, województwo mazowieckie. Tutaj największy, najbardziej granatowy kolor, najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Tutaj południe Polski, no można powiedzieć, że, że tych mieszkań jest po prostu najmniej. W dalszej części tego raportu można znaleźć tabelę mieszkań oddanych do użytkowania w pierwszej połowie 2021 roku. Ogółem tych mieszkań było 105 584, natomiast aż 60 715, czyli no, można powiedzieć. W okolicach tam 58% były to mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub na wynajem. Przypominam, mowa tutaj o mieszkaniach, także równie dobrze może to być mieszkanie w bloku, jak i powszechnie jakby nazywany po prostu. Dom jednorodzinny. O tym będziemy jeszcze wspominać dalej, natomiast rozdzielimy tutaj po prostu mieszkania na bloki, czy też mieszkania w bloku, czy też na mieszkania w kontekście domu jednorodzinnego. Natomiast chciałbym, żebyście zapamiętali, jeżeli łączymy te dwie dwa typy nieruchomości ze sobą w formie po prostu mieszkań, takie nazywamy, to ponad 58% mieszkań, które tutaj zostały wybudowane w pierwszym półroczu 2021 roku są traktowane jako inwestycja, więc albo idą na wynajem, albo idą na sprzedaż. W dalszej części tego raportu możemy przeczytać, jaka, jakie są proporcje w budownictwie między deweloperami a inwestorami indywidualnymi. I tak, przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw Podskarpackiego, Świętokrzyskiego i Śląskiego, dla których udziału tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio 63, 57 i 57%. Także w tych trzech województwach podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie, no po prostu inwestorzy indywidualni, czyli najczęściej osoby fizyczne, wybudowały więcej mieszkań niż deweloperzy. Właśnie. A z kolei w województwach dolnośląskim, pomorskim i zachodnio-pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem. Odpowiednio 69, 68 i 67%. Procent. Można by rzec, że inwestorzy indywidualni budują dla siebie, żeby tam zamieszkać, tak można zinterpretować te liczby, a deweloperzy oczywiście budują, żeby zarobić, czyli sprzedać albo wynająć. Warto, abyś samemu zajrzał do tego raportu, wyciągnął swoje własne wnioski. Jeżeli chciałbyś dowiadywać się więcej tego typu informacji, być po prostu na bieżąco, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek lub zapisz się po prostu na naszą listę mailingową, jeżeli nie interesuje Ciebie YouTube. Tego typu raporty robimy również no, za pośrednictwem po prostu maili rmkredyty.pl łamane na newsletter. Wracając do raportu. W pierwszej połowie 2021 roku oddano do użytkowania 51 tysięcy nowych budynków mieszkalnych. Chwila, na chwilę się zatrzymajmy. Budynki mieszkalne to te budynki, gdzie no ponad połowa całej powierzchni użytkowej jest w taki, a nie inny sposób zrobiona, że no jest po prostu przeznaczona. Na cele mieszkaniowe, więc w połowie 2021 roku oddano do od użytkowania 51 tysięcy nowych budynków mieszkalnych. To jest o 25% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 25% rok do roku to jest naprawdę ogromny skok. Mowa tutaj o nieruchomościach oddanych do użytkowania, a nie o pozwoleniach na budowę. O tym też będziemy oczywiście mówić. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych było to 2,6% ogółu. Wybudowano 48% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych. I, I tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą koniecznie trzeba może powiedzieć, dziś podkreślić. Budynki jednorodzinne. Z naszej perspektywy, z perspektywy można powiedzieć, ulicy, są to po prostu domy. Natomiast z perspektywy jakiejś definicji można powiedzieć, że budynek jednorodzinny, no to budynek, który jest budynkiem mieszka mieszkalnym, czyli tym, gdzie ponad 50% powierzchni jest na cele mieszkaniowe, ale idąc dalej, oprócz tego, że jest budynkiem mieszkalnym, posiada co najmniej w środku co najmniej jedno mieszkanie, nie więcej niż. Dwa, czyli od jednego do dwóch mieszkań może być w budynku jednorodzinnym. Także można by rzec, że budynki jednorodzinne to umownie nazywając domy. Natomiast budynki wielorodzinne to te budynki, w których ponad 50% jest powierzchni przeznaczonej na cele mieszkaniowe i są tam minimum, znaczy ponad po prostu dwa mieszkania, czyli minimum trzy mieszkania. A więc można powiedzieć, że są to po prostu bloki. I z, patrząc z tej perspektywy, już nie dziwi ta dysproporcja, ponieważ budynki jednorodzinne stanowiły 97% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, no, tych budynków po prostu było dużo mniej, 2,6%. Czyli dużo domów, mało budynków. Natomiast jeżeli spojrzymy na, na, na te budynki, no to one stanowiły prawie 50%, mowa o 48% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych. Także no, wszystko się zgadza, po prostu w blokach tych mieszkań jest więcej. Przechodzimy do można powiedzieć liczby kondygnacji. I tak, biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wbudowano budynków dwukondygnacyjnych. Było to 60 można powiedzieć, 6% ogółu i jednokondygnacyjnych 29% ogół, w których znalazło się odpowiednio 36 i 14 ogół przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach było to 5,1% nowych budynków, usytuowanych zostało 49% mieszkań. Przechodzimy dalej, kolejna tabelka. Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania w pierwszym półroczu 2021 roku. Ogółem oddano do użytkowania 51 tysięcy budynków, z czego można powiedzieć, że 50 tysięcy były to domy, a 1300 budynków były to bloki. Teraz zwróćcie uwagę, że w blokach powstało około 50 tysięcy mieszkań, a w domach jednorodzinnych powstało 54 tysiące mieszkań. Innymi słowy, mamy sezon, dosłownie sezon na domy jednorodzinne. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Rok 2021 to jest rok, no po prostu, domów jednorodzinnych. Przeciętna powierzchnia takiego domu wynosi w okolicach 134 metrów, chociaż pamiętajmy, że cała rzecz o mieszkaniach, nie o domach, czyli mieszkaniu w domie. 134 m2. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkanie, które jest wybudowane w bloku, to mówimy o 53 m2. Co ważne, przeciętny czas trwania budowy, wyliczony w miesiącach dla domów jednorodzinnych, jest obliczony na około 4 lata. Mówimy o przeciętnym, czyli de facto średnim. Czyli są domy, które buduje się szybciej, są domy, które pewnie buduje się dłużej, no stąd ta średnia 4 lata około 4 lata natomiast bloki buduje się szybciej niecałe 2 lata. W raporcie można również przeczytać o mieszkaniach których budowy rozpoczęto oraz mieszkaniach, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, a więc wszystkich tych mieszkaniach, gdzie no one jeszcze nie zostały oddane do użytkowania. Część z nich już pewnie trafiła na rynek w formie takiej czy innej, można było je zakupić, ale jeszcze nie zostały oddane do użytkowania. I tak w pierwszym półroczu 2021 roku rozpoczęto budowę 144 tysięcy mieszkań, to jest o 44 tysiące mieszkań więcej niż rok wcześniej. Jeszcze raz to przeczytam. Rozpoczęto budowę 144 tysięcy, to jest o 44 tysiące więcej niż rok wcześniej, czyli dokładnie 44% więcej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym, czyli przez osoby fizyczne stanowiły 37% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 60% ogółu, a więc można mówić, że 60% stanowiły mieszkania wybudowane przez deweloperów. W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 172 tysięcy mieszkań, to jest o 49, można powiedzieć, o 50 tysięcy mieszkań więcej niż przed rokiem, z czego 98% realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Więc chciałbym tutaj podkreślić, że no, po prostu mamy. Może nie tyle prawdziwy boom budowlany, o czym za chwilę się dowiesz, gdy porównamy rok do roku, rok do roku, rok po roku i tak dalej, no ale jednak są to znaczące liczby. Mowa tutaj o wzroście pozwoleń na budowę rok do roku o 40%, także no, za jakiś czas, jeżeli mówimy o blokach, za około 2 lata średnio, tak wynika z tego raportu, te mieszkania trafią na rynek. W dalszej części mamy trzecią tabelę pozwolenia na budowę, i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych wydane w pierwszym półroku, półroczu 2021. I to jest znowu kolejna bardzo ważna rzecz. Zwróćcie proszę uwagę, jeżeli chodzi o domy, mówimy tutaj o 83 tysiącach. W dalnych pozwoleniach na budowę, na budowę domów jednorodzinnych, czyli po prostu no, domów, tak to można nazwać w, w praktyce. Jeżeli chodzi o bloki, i mieszkania w blokach jest to 86 155, także no, są to znaczące wzrosty, warto jeszcze odnotować, że powierzchnia użytkowa mieszkań wyrażona w metrach kwadratowych, jeżeli chodzi o dom jednorodzinny, to będzie 132 m2, jeżeli chodzi o Budownictwo wielorodzinne, mówimy czyli o blokach, o mieszkaniach w blokach, mówimy o, o 50, 54 metrach kwadratowych. I tutaj chciałbym znowu zatrzymać się na moment, chciałbym poznać Twoje opinie na ten temat, ponieważ to co masz w tej chwili na ekranie, to o czym właśnie mówimy, to mówimy po prostu o domach, o, o mieszkaniach w blokach, które zostaną oddane do użytkowania za jakiś czas. Dzisiaj dostały pozwolenie na budowę, budowy ruszyły, ale one no, w zależności od tego czy to blok. Czy, czy dom jednorodzinny będą dane gdzieś tam w przyszłości? Chciałbym się dowiedzieć, jakie masz zdanie na temat taki, że no, pytanie, co się wtedy wydarzy, kiedy te nieruchomości trafią na rynek? Mamy dzisiaj ogromny popyt na rynku nieruchomości. Podaż, jak widać, nadąża w jakimś sensie za, za tym popytem. Za jakiś czas, jak widzimy, już podaż będzie jeszcze większa. Pytanie, co wydarzy się z popytem? Napisz o tym proszę w komentarzu. Ja z kolei nie będę gdybać, tylko chciałbym, no, można powiedzieć, pokazać Ci konkretne liczby. Przed sobą na ekranie masz wykres, który przedstawia mieszkania oddane do użytkowania w latach 2011-2020, a więc nie pozwolenia na budowę wydane w tym momencie, tylko oczywiście mieszkania do, oddane do użytkowania. I no, te liczby są znaczące. No, bardzo dużo tutaj jakby pokazują do no, nowych mieszkań. Co roku jest oddano, oddawane kilkaset tysięcy. To jest bardzo duża pula. Ale tutaj widać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że no, nie ma tutaj jakiegoś takiego, można powiedzieć, spektakularnego wzrostu. Takiego, który po prostu no, widać jakieś, wiecie, anomalie, jak na przykład na wykresie Bitcoina, który nie, niejednokrotnie miał pionowe wzrosty. Tutaj tego nie ma. Ten wzrost jest, można powiedzieć, taki. Systematyczny, co roku jest więcej, ale nie ma jakichś takich ogromnych strzałów. I oczywiście dochodzimy już do ogromnych wartości w postaci na przykład tego, że no w 2020 roku dojdziemy blisko 222 tysiące mieszkań i prawdopodobnie rok 2021 przebije tę wartość. Natomiast no, trzeba mieć też kilka innych danych do, do, jakby, do porównania, żeby. Mieć poczucie tego, jaka to jest skala. I tak chciałbym, żebyś wiedział, że w Polsce, według stanu, na koniec 2020 roku odnotowano ponad 15 milionów mieszkań. I jeżeli mówimy o 2020 roku, porównamy go do roku 2019, w którym oddaliśmy do użytkowania znowu ponad 200 tysięcy mieszkań, to jest to rok do roku wzrost na poziomie 1,4%. Więc jeżeli w tym roku Oddamy powiedzmy tyle samo, ile w roku 2020, to znowu będziemy mówić o jakimś wzroście 1, ileś tam dziesiątych procenta. Nie są to, wiecie, takie wzrosty, że na przykład w 2021 roku wpłynęło na rynek więcej niż 5% ogółu wszystkich. Mieszkań. Także to jest pierwsza rzecz. Mieszkań co roku na rynek trafia bardzo duża ilość, kilkaset tysięcy rocznie w tym momencie, ale dalej patrząc na ogół jest to poniżej 1,5%. Inną z kolei ważną informacją jest taka, do której się dogrzebałem, że w 2019 roku według GUSu deficyt mieszkań na, na rynku był na poziomie. 641 tysięcy mieszkań. Mówimy o roku 2019. Brakowało 640 tysięcy mieszkań na rynku. I od 2019 praktycznie co roku uruchamiamy 200 tysięcy nowych mieszkań na rynek. Także no, jeżeli byśmy szli tym tokiem rozumowania, to pod koniec 2020 roku mamy deficyt 420 tysięcy mieszkań, a jeżeli byśmy uruchomili kolejne powiedzmy 200 tysięcy w roku 2021, no, to będziemy mieć deficyt w okolicach 200 tysięcy mieszkań. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ gdybyśmy tak szli dalej tym wiecie tokiem rozumowania, no to może się okazać, że za jakieś dwa lata już nie będzie deficytu mieszkań na rynku polskim, i co wtedy? To jest bardzo ważna informacja, na którą uważam, że szczególnie warto zwrócić uwagę. Czy to spowoduje spadek cen nieruchomości? Przekonamy się o tym już, można powiedzieć, za kilka lat. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę już dziś, to fakt, że największy deweloper na świecie, mowa o chińskiej grupie Evergrande, stoi na krawędzi upadku. Analitycy obawiają się, że ewentualne bankructwo będzie miało negatywne konsekwencje dla całej chińskiej giełdy i gospodarki. Światowi analitycy z uwagą śledzą doniesienia z Chin. Gigant deweloperski Evergrande ma już około 2 biliony yuanów, czyli 305 miliardów dolarów długu i coraz mniejsze szanse na wyjście z kłopotów. Ewentualna plajta mogłaby się rozlać na inne spółki i sektory chińskiej gospodarki. To z kolei wpłynęłoby na pogorszenie nastrojów tamtejszych inwestorów. Kłopoty drugiej gospodarki świata mogłyby się stać problemem także poza Azją. Jak sytuacja rozwinie się jeszcze bardziej, będziemy mieć więcej informacji na ten temat, oczywiście przekażę Wam jak to wygląda u mnie tutaj na kanale. Także no, to jest rzecz, która może wywołać ogólnoświatowy kryzys. Natomiast chciałbym, żebyście pamiętali, że no, już nie jedne takie rzeczy się działy, niekoniecznie, niekoniecznie upadali najwięksi deweloperzy na świecie, ale na przykład największy bank na świecie, mowa tutaj o Deutsche Banku, który jest od wielu, wielu lat na skraju bankructwa i co różnie słychać o tym, że no, ten bank po prostu, jeżeli upadnie, no to runie praktycznie cały system monetarny na świecie. Tak się jednak nie dzieje z jakiegoś powodu, więc chciałbym, żebyście rozumieli, że no, jeżeli tutaj mówimy o jakimś deweloperze Evergrande, który jest chińskim deweloperem, do tego największym deweloperem na świecie, i jeżeli jego upadek pociągnie ze sobą, można powiedzieć, kryzys gospodarczy w całych Chinach, no to prawdopodobnie tutaj będzie reagowała chińska partia komunistyczna, która będzie chciała tą po prostu firmę w jakiś sposób ratować. Jak to się, co się dalej wydarzy, jak to będzie wyglądać, o tym dowiemy się pewnie w najbliższych tygodniach. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli chcesz być na bieżąco, pamiętaj o tym, żeby zostawić subskrypcję i dzwoneczek. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Cześć!